piątek, 8 września. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na Inowrocławski Magazyn Miejski. A dziś rodzinny piknik z LGD. Sokół wznowił działalność. W odnowionym parku przy ulicy Jagieły na osiedlu Piastowskim lokalna grupa działania Inowrocław zorganizowała piknik rodzinny integrujący mieszkańców osiedla. Dobra zabawa, integracja i edukacja. Taki cel przyświecał piknikowi rodzinnemu, który odbył się w parku przy ulicy Jagieły na osiedlu Piastowskim. Podczas imprezy zorganizowano zajęcia ekologiczne, gry i zabawy związane z kwestią segregacji śmieci i sprawami dbania o środowisko. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie ruchowo-plastycznym pod nazwą Zielone Ogrody Inowrocławia. Wydarzenie zorganizowane przez lokalną grupę Inowrocławia pod patronatem prezydenta miasta podsumowało jeden z etapów projektu pod nazwą Zielony Inowrocław, w ramach którego nasadzono w osiedlowym parku krzewy i kwiaty. Znaleźliśmy się tutaj na osiedlu Piastowskim ze względu na to, że była tutaj akurat realizowana akcja miasta Inowrocław pod tytułem Zielony Inowrocław. Wiąże się ona z nasadzeniem drzew, kwiatów i krzewów. Akurat w tym miejscu postanowiliśmy upiększyć ten teren i oprócz nas brali w tej akcji udział również okoliczni mieszkańcy, uczniowie oraz podopieczni domów samopomocy. Piknikową porą nie zabrakło waty cukrowej dla milusińskich i grillowanych kiełbas dla tych, którym zabawy na świeżym powietrzu zaostrzyły apetyt. To już 14 sezon kickboxingu w Inowrocławiu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół po wakacyjnej przerwie wznowiło treningi. Miłośnicy sportów walki Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wznowili treningi. W inowrocławskiej Sokolni odbywają się zajęcia karateków i kickbokserów. Karateków trenuje sensei Paweł Kowalski, a kickbokserów multimedalista Mistrzostw Polski Michał Olszewski. Że są dzieci, jest młodzież, są dorośli. Dla wszystkich jest ten sport. Co ich w takim razie motywuje? Rozumiem, dzieci to mają jeszcze tą taką dziecięcą chęć uprawiania sportu, są trochę starsi i są osoby już w średnim wieku, które także chyba zaczynają niektórzy. Tak, są dorośli, no chcą, też dbają na pewno o swoją kondycję, by mieli lepszą wydolność, czym starsi, aby jeszcze mogli pokazać, że też mogą być tacy jak młodzi, dać sobie radę z takimi technikami jak kickboxing czy karate. To jest, tak jak trener powiedział, propozycja dla takich ludzi, którzy chcieliby po prostu być sprawniejsi fizycznie, ale jeśli ktoś ma ambicje sportowe, też w tym klubie może to zrealizować. Macie też duże sukcesy. Tak, można zrealizować. No, najlepiej zacząć wtedy od najmłodszego wieku. Wtedy jest lepiej przejść ten etap od młodzika, juniora do seniora. Mamy trochę osiągnięć. Mamy aktualnych dwóch mistrzów Polski. W juniorach mamy Patryka Kolarskiego w wadze ciężkiej i Michała Pomicińskiego w wadze 60 kg, który jest aktualnym mistrzem Polski seniorów. Na dzień dzisiejszy na pewno wyjedzie na Mistrzostwa Świata do Budapesztu. Będzie to w listopadzie 10-dniowy turniej Mistrzostw Świata. Zajęcia w Sokolni odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziesiątego września o godzinie 16 w Muszli Koncertowej wystąpi zespół szantowy Clipper. Obchodzący 20-lecie istnienia radomski zespół zaśpiewa szanty klasyczne, wykonywane głównie a cappella oraz ballady i pieśni morskie. 16 września o godzinie 16 na parku przy Szkole Muzycznej odbędzie się festyn rodzinny pod hasłem Od podziemi do gwiazd. W programie występy wokalne, pokazy tańca, quizy, animacje i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Ponadto fotobudka, stoiska wystawiennicze, a także koncert Beatlesów z Polkowic zespołu Postman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem rozmowy dnia jest trener koszykarzy KS Kanoty Inowrocław, Miłosz Sporar. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy, bo oczywiście sezon jest tuż, już 23 września sezon ligowy. Wcześniej koszykarzy Noteci będzie można zobaczyć także już w ten weekend, już właściwie od dziś na turnieju koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Czy już jest taki w drużynie poddenerwowanie, czy takie skupienie meczowe?
Nie, mamy dosyć tak spokojne sytuacje, bardziej trenujemy, przygotujemy się na sezon, w ogóle się nie przejmujemy z graniem na tym turnieju. Oczywiście chcemy się jak najbardziej pokazać kibicom, sponsorom i tak dalej, natomiast nie mamy żadnej presji, chcemy po prostu zrobić krok do przodu i tę formę złapać na początek ligi. No właśnie, ale ten turniej będzie dla kibiców przede wszystkim okazją, żeby zespół zobaczyć, bo zespół w stosunku do zeszłego roku jest bardzo mocno przebudowany. Kilku zawodników odeszło. Wiemy, że odeszło kilku zawodników pierwszopiątkowych, jak choćby Mikołaj i Pochocki, którzy będą na tym turnieju w barwach Astorii Bydgoszcz, prawda? Tak, zespół się dużo zmienił. Natomiast ja bym chciał tu podkreślić, że już trochę słyszałem, czy kibicy, czy ktokolwiek po miastu, że tam dużo tych naszych, powiedzmy, zawodników z Inowrocławia odeszło i dlaczego to, dlaczego tamto. No po prostu chłopaki poszli, bo chcieli innego wyzwania i poszli gdzieś indziej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że chcieliśmy to zatrzymać, chcieliśmy budować zespół około Groda, około Pochockiego, około Adamczewskiego. To był nasz taki plan A. No nie udało się, bo chłopaki poszli. Także to po prostu nie wina nasza, nie tam jakaś wina zarządu, czy trenerów, czy cokolwiek. Po prostu to tak jest. I teraz są chłopaki, którzy są. Oni w tej chwili są najlepsi dla mnie. Wybrani przeze mnie i oczywiście też przez ludzi w zarządzie, ale przede wszystkim przeze mnie. Trzeba im ufać, trzeba im dać czasu, że się pokażą i że udowodnią, że są warty tego, że grają za barwę Noteci. To może powiedzmy jeszcze kilka słów, zanim kibice zobaczą tych zawodników. Na rozegraniu będzie Kamil Maciejewski, on zostaje w zespole. Kto jeszcze będzie mu pomagał na tych pozycjach właśnie obrońców? Bo na tą chwilę jest podstawowa jedynka i tak od samego początku była mój pomysł. Już tam maj i szósty miesiąc, jak rozmawialiśmy, to był Kamil jako podstawowa jedynka. Tutaj może pomóc na tej pozycji taki combo guard Krawczyk z Krakowa. On jest bardziej 2 niż 1, ale może też pomóc na jedynce. A mamy typowe jedynkę Koszczuka młodego i zawodnika Andrzeja z Ukrainy, na którego jeszcze nie wiemy do końca, czy możemy liczyć, czy nie, bo są jeszcze jakieś problemy z tymi papierami i tak dalej, ale to na tą chwilę jest ta pozycja, znaczy tych czterech zawodników. Podstawowy Kamil, zmienniki Koszczuk albo ten Andrzej i jak jest problem, to zawsze może pomóc Kuba, znaczy Jakub. Tak, no Jakub jako ta podstawowa dwójka wychodzi. Natomiast na trójce to ostatni zakup, Małecki. Tak, Małecki jest zawodnik, ma największe doświadczenie z tej ekstraklasy. Tam parę lat już pograł w tej ekstraklasie i on musi być przewaga w tym zespole i on to będzie. Ja to wiem, że on to będzie, oprócz temu, że jeszcze nie złapał optymalnej formy w tej chwili, ale jest to podstawowy zawodnik tego zespołu, tu nie ma co ukrywać. Natomiast na tej pozycji mamy jeszcze Severina, który w tej chwili ma troszeczkę problem z kontuzją, ale ostatnio mamy pozytywne wiadomości, także Sever już dołączył do treningu. I Damian Szczepanik, to są te pozycje. Są jeszcze tu tych Sroczyński, który może zagrać na pozycji 2-3 też. Młody zawodnik, na którego liczy mi też w przyszłości. Tak, doszedł jeszcze z Domino Mateusz Marciniak, który może... Tak, absolutnie. Mateo jest zawodnik, którego specjalnie wzięliśmy pod ta rzut za 3 punkty. Wiemy, że on to bardzo dobrze potrafi. Trochę jest ta sytuacja też nowa dla niego, trzeba go poczekać, bo
jest inny trening, inne wyzwania, też pierwsza liga to jest jakiś tam poziom wyższy i tak dalej. Ale myślę, że Maty zaskoczy na tych meczach, jak wyjdzie za każde kwarty tam na 2, 3, 4, może więcej minut, że zaskoczy z jakimi tam rzuty ze 3 punkty. No i jeszcze pozycje podkoszowe, bo tutaj doszło trzech ciekawych zawodników. Jak wygląda ich gra, jak oni będą... Lisewski jest na razie on... On robi swoje i tu jestem bardzo zadowolony z jego podejścia i z jego podejścia na treningu, na meczu, poza boiskiem i tak dalej. On jest naprawdę prawy mentor tym chłopakom. I on, jak powiedziałem, robi swoje i jestem z tego zadowolony. I ja wiem, że też jak przyjdzie liga, że on będzie zrobił tych swoich 6, 8, 10 punktów. I może nawet jak będzie miał szczęścia z kontuzją, żeby omijać kontuzję, on może być nawet co mieć blisko double-double, to co pokazywał w ostatnim sezonu w drugiej połowie. Tu jest następna pozycja, piątkę, Łukasz Paul. Bardzo, bardzo ciekawy zawodnik i ja myślę, że on w tym sezonie, znaczy nie myślę, on musi w tym sezonie pokazać, że potrafi, bo w ostatnich sezonach tam coś nie pograł, a tu będzie grał. Znaczy będzie miał dużo szansę, będzie miał dużo minut, z Liskiem będą się zmienić na tej pozycji. I jeszcze zawodnik Rafał Malitka, to miało być duże wzmocnienie dla nas, bo wiadomo, że na tej pozycji straciliśmy Mikołaja Groda, który był podstawowy zawodnik z tamtego sezonu, w drugiej rundzie to był 20 ponad punktu i tam 7-8 zbierek, także wiemy, to jest bardzo, bardzo wysokie, ciężkie wyzwanie dla Rafała. Ja nie oczekuję coś takiego od niego oczywiście, ale oczekuję od niego dosyć lepszej, agresywniejszej gry, które pokazuje w tej chwili. On jest zawodnik z bardzo wysokim inteligentnym koeficjentem, jeżeli chodzi o koszykówkę. Widać, że jest szkoleni, że dobrze trenował, że rozumie koszykówkę, że potrafi dużo, ale w tej chwili jeszcze się troszeczkę, nie wiem jak się to powie, znaczy jeszcze mu trochę brakuje i po prostu... Ma jeszcze zapas. Tak jest, ale ja się nie boję, ja wiem, że Rafał to pociągnie i że będzie wtedy, jak będzie to potrzebne, on będzie po prostu w najlepszej dyspozycji. Krótko jeszcze, cel zespołu? Cel zespołu za ten sezon jest po prostu nie zagrać w tych play-outach, bo tego po prostu ja tego już nie chcę spróbować jeszcze nikt raz. Już tego nie chcę. No, ale natomiast gdzie się umieścimy, bo tu jest od 1 do 10, to pokaże czas. Zespół ma potencjał i też pokazał w tych sparingach, że może różno zareagować. Może być bardzo dobrze, a może być bardzo źle. Także mam nadzieję, że to takie te wielkie różnice w sezonie nie będzie. Że będziemy równi, że będziemy grać cały sezon równo. Pierwszy mecz 23, trudny rywal Polonia Leszno. Polonia zbudowała dobry zespół, mają wielkie, znaczy wysokie cele. Będziemy po prostu się jak najbardziej przygotować na ten mecz. Pierwszy jest w domu, jest będą kibice, oczywiście tu będziemy mieć poparcie i będziemy poszli do wygrać ten mecz i zobaczymy w końcu co będzie. Ale już teraz zapraszamy na turniej koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Już dzisiaj mecz Astoria z drużyną słoweńską. To jest drużyna, jak rozmawialiśmy, która jest na takim poziomie jak zespoły Noteci i Astoria. Tak, tak. To jest ten sam poziom. Także będzie też ciekawe zobaczyć, jaka na przykład różnica jest między słoweńską pierwszą ligą i polską pierwszą ligą. Natomiast troszeczkę inaczej jest u nas w Słowenii, że polska ekstraklasa u nas się nazywa pierwsza liga, a polska pierwsza liga u nas się nazywa druga liga. Znaczy, oni są druga słowenska liga, ale poziom jest ten sam jak
Tak, Noteci u nas jest zresztą kiedyś też ta liga nazywała się drugą. Sobotę mecz Noteci z drużyną słoweńską, a kończymy turniej w niedzielę, kiedy to Noteć zagra z Astorią, a potem już czekamy na ligę z wielkimi nadziejami. Miejmy nadzieję, że play-outy już nie będą naszym udziałem. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A gościem rozmowy dnia jest trener KSK Noteci Inowrocław, Miloš Sporar.